Cześć kochani, dzień dobry, witam was serdecznie. Mamy z środy na czwartek noc, przepiękną, wspaniałą, szabełkowo-kruszyńską noc. Kochani, no widzę kilka gwiazd, wy pewnie za wiele nie będziecie widzieć. Zobaczcie, tam są światła w naszej wiosce. Natomiast dzisiaj mają spadać persoidy, zdaje się, tak to się nazywa. Chcielibyśmy mieć ten cudowny moment na kamerze nagrane, także na razie siema, jest z nami Paula. Siema Pauluniu, dawaj piąteczkę. Słuchajcie, ciekawe zjawisko jest z tamtej strony, o tam, gdzie teraz pokazuję wam kamerę. Zaraz zobaczycie te dwie pomarańczowe lampki, spróbujemy zabrać. Tam się coś dzieje i my się zastanawiamy, czy to przez chmury idzie burza, czy właśnie coś tam się ciekawego dzieje. Zobaczcie. Patrzę cały czas. Patrz Paulusiu, żeby to uchwycić, bo już to parę razy widzieliśmy. Gutek, jesteś? Zniknął nam. Jest Guciu? Guciu poszedł po koszulkę. W każdym razie, kochani, ciemno jest na tej naszej kruszyńskiej arenie. Kilka gwiazd się pokazuje. Natomiast, oj, znowu pięknie było tam. Widziałaś, tu, widziałaś Pauli? Mocniejsze było, nie? Teraz było, o, teraz znowu było, ale za chmurami widać się coś dzieje no, takiego. Mówiłam, patrzcie. Że są chmury, to nie ten. Ale czekaj, jest ciemno, ciemno. Patrz, Gutek. Siema tam. Guteczku. Słuchajcie, jakieś duchy do nas idą zjawy. Dawaj piątkę. Przywitajcie się z widzami. I tak was nikt nie widzi. Patrz tam. Przywitaj się z Paulucha z widzami. Co to jest? Witam widzów. Słuchajcie, widzowie, te dwie czerwone kropki, co widzicie, to nie są dwa księżyce, tylko w oddali dwie lampy. Natomiast ja w tym momencie bym chciał troszkę wam przyciągnąć. Chyba, że zaczną spadać inne strony. No właśnie powiem wam tak, część nieba jest, widzę, odkryte. No. Ale to nie może być burza, bo to leci za często. Słuchajcie, no tam się dzieje coś ciekawego z tamtej strony nieba. Patrzcie, znowu było jasny strzał. Widziałeś? Bo na burze to jeszcze by grzmiało. Słuchajcie, ja odejdę jeszcze kawałeczek tu w ciemniejszą część naszej kruszyńskiej areny. Zobaczcie. Uwaga, chciałbym uchwycić ten moment. Zaraz zobaczymy. Na razie nic się nie dzieje. Patrzcie, było. Pauli, było to widać? Ja widziałem teraz piękne czerwone. Słuchajcie, no strasznie mnie zastanawia. Na burze to raczej nie wygląda. Robi się co jakiś czas tam czerwono. Patrzcie, znowu był strzał, widziałaś? Uwaga. Czekamy, czekamy. Słuchajcie, no szkoda, że mamy tamtą część nieba zachmurzoną, dlatego że to właśnie wygląda tak, jakby coś tam się działo, ale po tamtej stronie. W każdym razie, kochani, jesteśmy już w naszym Kruszynie, na naszej Kruszynarenie, ale to tylko na kilka dni, dlatego że za momencik wyjeżdżamy, jak wiecie, do Szczyrku na obóz Soccer Skill w niedzielę. Także, ale było, widziałaś, Miśka? No. Gutek, widziałeś? Ładnie to wygląda. Teraz był przepiękny strzał. No szkoda, że nie widzimy tego. No właśnie, słuchajcie, po tamtej stronie ktoś widzi. Ja wezmę teraz, zaczepię kamerę tutaj. O, widzieliście? A to nie jest burza czasami? Nie, za szybko by leciało. Burza aż tak nie taguje. Słuchajcie, o, znowu było rozjaśnienie. W różnych miejscach, a nie w tym. Cały czas w tym samym, gdzie jestem. No, w tamtej części. Nie wiem. W tamtej części dobrze się dzieje. My tu mamy dobrze zaciemnione za domem. Jest tu dosyć ciemno, ale jest przepiękna, cieplutka. No znowu był strzał, widzieliście? Patrz. Ale czekam na taki naprawdę solidny strzał. Paula strzela do opony. Widzisz oponę w ogóle, Paula? W każdym razie, kochani, jesteśmy od dwóch dni w komplecie. Chodzimy na basenu, odpoczywamy. Nic nie nagrywamy dla was, dlatego że jesteśmy zmęczeni. Dodajemy cały czas, kochani, to, co nagraliśmy na obozie. Za jakiś czas... O, był strzał. Widziałeś, Guciu? Ja tutaj patrzyłem na ciebie, ja na ciebie widziałem. To patrz teraz, jaki duży strzał. Coś tam się mocno dzieje z tamtej strony. Natomiast ja się rozglądam po niebie. Chciałbym zobaczyć... No tam cały czas leci strzał za strzałem. Słuchajcie, umówimy się tak, że ja będę więcej tego materiału nagrywał, a potem spróbuję powycinać i wyszukać te najfajniejsze momenty. O, znowu był strzał. Widzisz, Paula? Ja nie wiem, czy to by było. Okienko. Trafiłaś? Nie, okienko. A, okienko, do opony nie wpadło. Słuchajcie, idziemy tam, Paula. Jak ty widzisz? Przecież tam jest tak ciemno, że nic nie widać. Paula, słuchajcie, bombarduje nocne strzelanie. Cześć, Soniczko, dzień dobry. No słyszeliśmy, że dostała opona. Dawno nie strzelałaś, co? O, teraz słyszeliśmy płot.
O, patrzcie, jak jasno strzał był. Piękny, znowu piękny strzał był. Słuchajcie, te lampy tam troszkę nam przeszkadzają. Byłoby pięknie, jakby tam te lampy zgasili. Natomiast wy widzicie to jako pomarańczowy taki... O właśnie, widzicie, jakby to był księżyc, ale to nie są dwa księżyce, to są dwie lampy. Takie widzimy w ciemnej nocy. Natomiast czy my coś tu zobaczymy więcej poza tymi błyskami? Znowu było piękny strzał. Powiem wam, że te błyski są tam niesamowicie duże. A jeszcze spróbuję zrobić... No nie mam pojęcia, synuś. No tam się coś błyska na tamtej stronie nieba. No nikt tego nie wie. Ponoć to ma dzisiaj być, synuś, z środy na czwartek. Natomiast tak naprawdę... Słuchajcie, ja wezmę maksymalny zoom. Aczkolwiek to nie jest wielki zoom tutaj. Jak wiecie, zoom u mnie to jest około 10 razy chyba tylko przyciągam. Dlatego, że to jest kamera profesjonalna, nie do zabawy, nie do ściągania, słuchajcie, ptaszków razy 50. Tylko, kochani, do takiej rzeczy, które właśnie my robimy. Jest to duża wartość HD, 1080, fajny zapis. Myślę, że dostajecie naprawdę fajne jakości te nasze materiały. Natomiast no, chciałbym jeszcze zobaczyć... Ja nie wiem, czy to my na to czekamy, czy to jest, kochani, burza. Jedno jest pewne, ja zrobię jeszcze dla was wejście, ale w tym... Patrzysz na to, Pauli? Tam się błyska strasznie z tamtej strony. No powiem ci szczerze, że właśnie żal straszny, że tam chyba jest pochmurna tamta strona, bo z tamtej strony w ogóle nie widać. W ogóle nie widać, kochani, gwiazd. Tak jak tu widzicie gwiazdy. O, znowu był piękny strzał. Zobaczcie, tak jak tu widać gwiazdy. Nie wiem, czy coś zobaczycie, ale one są. Tak z tamtej strony na niebie, no my nie widzimy nic. Także myślę, że to jest pochmurne niebo. I właśnie się pojawiają różnego rodzaju błyski. Gwiazda się rusza. Gdzie? Patrz tam na górę. Gdzie? W którą stronę? Na górę, tam o. Patrz tam o. Gdzie? Ratuj. Widzisz to? No tu masz trzy, a ta się rusza. Ta leci. No ty, no leci. A to może nie jest gwiazda, ty. Jest. No co to jest? Faktycznie mamy lecący punkt. Patrzcie, tutaj o. A to nie samolot leci? Nie, bo samoloty mają jeszcze migawki. Ty, słuchajcie, ale to coś leci. Ja trzymam kamerę nieruchomo, a zobaczcie, w lewym górnym rogu zaraz będzie. Patrz, Paula, to jest, nie? No tak. I ginie. Ale to szybko leci. No, słuchajcie, ja myślę, że to. Nie, ja myślę, że to jest chyba raczej samolot. A tam nie. Znowu potężny błysk z lewej strony. Na pewno nie samolot. Słuchajcie, no z szabełkami obserwujemy sobie. Sobie z szabełkami, kochani, piękne nasze niebo. To ogromne musi być. No tamta część nie jest zachmurzona, kochani, także sporo tych gwiazdek widać. Natomiast to coś, co leci tutaj, kochani, zobaczcie, to się przemieszcza, ale to chyba nam nie o to chodzi. W każdym bądź razie, zobaczcie, a z tamtej strony ciągle się błyska. Ja nie wiem, czy to się błyska burza, czy to się... Jak to się nazywa, te komety, co lecą? Per. Ach, zaraz się spotykamy, spróbujemy uchwycić coś fajnego. A ten stworek cały czas leci. Wygląda naprawdę, kochani, raczej jak latająca... No. Myślisz, że lampion I love? Nie, za wysoko na lampion. Może jakoś dziwnie wysoko popłynął. To coś wysoko leci, słuchajcie. Myślę, że to może być samolot. Ale samoloty jeszcze mają migawki. No właśnie, samolot by migał jeszcze jakimś kolorem, nie? Czerwonym. A to coś tam nam leci na twardego. Zobaczcie, znowu z tamtej strony pięknie się błyska. To leci w dół teraz. No. To leci w dół. Nie, to jest takie złudzenie. To po horyzoncie leci. Wam się wydaje, że leci w dół, ale już przeleciało kawał nieba. Ale ładne. Ja teraz tak widzę... No widzisz też takie ten? Słuchajcie, no. Ja się rozłączam, bo może tam, słuchajcie... więcej zacznie padać. Zobaczymy, jak się coś więcej zadzieje, to odpalimy kamerkę. Na razie, patrz, kochani, a tamto na pewno leci. Nie, leci. Leci, ale zwolniło. Leci. Natomiast właśnie tam, gdzie to leci, to z tamtej strony coś nam się błyska, ale nie wiemy, czy to burza, bo to nie wygląda jak burza. O, tato, patrz, tam jest samolot. No. O, tam na pewno jest samolot, bo się błyska, tak. Właśnie. Tam jest 100% samolot, a to w takim razie nie wiem, co to jest. To chyba jednak nie jest samolot. To może być jakaś wolniejsza gwiazda. Słuchajcie, a może to UFO?
Nie, bo faktycznie, zobaczcie, tam leci samolot. Jest zupełnie inne. Tu macie. Spadła, o Jezu, minęliście. No. Naprawdę szybko poleciała gwiazda. To trzeba szybciutko pokazywać to tatusiowi. No, ale to leci dosłownie sekundę. Tak, ale to wiesz co wtedy trzeba pokazać? Powiedzieć mi, słuchaj, nad Bolesławcem, tam pamiętaj, jest Bolesławiec, dobra? I wtedy w tamtą stronę będziemy z kamerą szukać. A tu musisz patrzeć do góry. Bo ja tu patrzę cały czas do góry, aż mnie szyja boli, słuchajcie, na ten samolot, co nad nami leci. Ja bym się położyła i patrzyła do góry normalnie. No ja też. Strasznie mnie ciekawi, czy wy w ogóle coś widzicie tutaj na tym naszym niebie, jakieś gwiazdy. Czy widzicie czarny punkt i naszą bajerkę. Szabełkową. Gdzie jest ten punkt, który był? Ten, co leci? O, ale się błysło teraz. Słuchajcie, to coś, co leciało, już nie ma. Spadło. A może to faktycznie jakiś lampion I love był? Tak. A wiesz, że my dla ciebie mamy, Paula, lampion? Wiem, tu na koniec. Kiedy będziesz chciała go odpalić? Nie. Zrobimy pamiątkę i odpalimy nasz lampion. A może zapalimy go dzisiaj, co? Możemy i dzisiaj. Chcecie odpalić lampion dzisiaj? Nie. Słuchajcie, tak, odpalamy dzisiaj go, tak, jest piękna pogoda. Idę po lampion. Ola kupiła trzy na tym. Idę po lampion, zaraz wracam. Kochani, za wiele nie zobaczycie, co prawda lampiona nie puścimy. Myślałem, że idę po lampion, ale nie idę. Przynieśliśmy sobie naszą arenę MMA. No właśnie, słuchajcie, Gutek już chyba się do niej wpakował. Już jesteście w środku? A jest jeszcze miejsce dla tatusia? No to czekajcie, skakuje też. Ekstra, o tak można patrzeć. Słuchajcie, teraz leżymy sobie na trampolince, dawać piątkę ciach dla naszych widzów. Ciach. Już mi zimno się zrobiło. Czemu? Nie jest zimno. Świetnie się leży. Słuchajcie, już wiemy tak, wiemy, że z tamtej strony błyska się burza, to nie są te pestycydy, o których myśleliśmy, że są. Słuchajcie, ale błyska. Ładnie się błyska, nie? Ale lepiej patrzeć na same gwiazdy niż jeszcze na błyski. Nie, no na razie szukamy, słuchajcie, tego deszczyku. Natomiast powiem wam tak, no z tej strony będzie nam nasza chałupa przeszkadzać. Nie wiem, sprawdzić na necie, kiedy zaczynają, bo oni mogą powiedzieć mniej więcej. No ja zacząłem czytać, to powiedzieli, że w nocy z 12 na 13, czyli dzisiaj. No tak, dzisiaj. Ale to może być o którejkolwiek godzinie z tego. No właśnie, boję się, że zasnę, słuchajcie. Ja jestem ciągle jeszcze zmęczony po obozie, muszę wam powiedzieć. Będę lał wodą po oczach. Świetny był, kochani, ten obóz, natomiast bardzo energetycznie mnie pociągnął. Jeszcze potrzebuję dzień, dwa, żeby odpocząć. Dzisiaj byliśmy na basenach, wczoraj na basenach. Także generalnie, Paulusiu, ale tak należąco fajnie, bo szyja nie boli, nie? Dawno żeśmy, Gutku, nie leżeli na tej swojej kruszyńskiej arenie. Słuchajcie, nie wiem, czy widzicie jakieś gwiazdy, czy nie. Natomiast ja myślę, że my jeszcze do was wrócimy z kamerką. Nie, prawie w ogóle. No właśnie nie wiem, czy coś oni widzą, czy nie widzą. Paczek widzowie, czarny. Powiedzcie, czy coś widzicie. Też zacznie. Nie, no ja bym chciał, tylko wiesz co? No chciałbym, rozumiesz, naszym widzom pokazać, jakby się udało go złapać, ale boję się, że słuchajcie, się nie uda. A poza tym dookoła... Jeżeli nie zaśniemy, to wiesz, my przez okno będziemy. Witam wszystkich widzów. No ja wam zostawię kamerę, jak już tato będzie bardzo zmęczony. To zostawiam wam kamerę i idę. Słuchajcie, dzisiaj będzie bardzo cieplutka noc. Te chmury nachodzą. Co ty gadasz? No patrz, tu jest wielka chmura. Gdzie ty widzisz? Widzę. No tu, zasłoniła tu? Gwiazdy. Poleciała jedna! Poleciała! Ja też widziałem. Ja piątka. Też. Pierwszą widzieliśmy, słuchajcie. Ja myślę, że... Paula, jak ona szybko leciała! Ja jednego pestycyda widziałem. Jak to się nazywa? Nie pestycydy, tylko... Pestycyd to jest ten. A co to pestycydy są? Paula, to leciało... Coś nie pamiętam, ale coś miałam co na lekcji. Paula, to leciało z 300 na godzinę. Chyba z 300 tysięcy na godzinę. No, to leci bardzo szybko. To przeleciało przez niebo, słuchajcie, jak taka... Patrz, jakie to musi być duże, żebyśmy to zobaczyli. No. Muszę wam powiedzieć, że... Tato, to jest nad nami... Ile kilometrów nad nami to jest? Oj. Tam te chmury znikną lepiej. Słuchajcie, powiem wam tak, naprawdę... 10 tysięcy kilometrów. No straszy mnie Gutek z Paulą, że nam chmury jakieś przychodzą tutaj. Tato, patrz, jak to jest 10 kilometrów nad nami, jakie 10 tysięcy kilometrów nad nami. Misiu, 10 tysięcy kilometrów, czekaj, powolutku. 10 kilometrów nad nami to jest wysokość przelotowa samolotów. Sporo samolotów leci, właśnie patrzcie, jeden z nich leci tam, uchwyciliśmy go, widzisz? I faktycznie światełka migają, widzicie go? Aha, widzę. Zaraz będzie nad naszą trampoliną. 10 km. Słuchajcie, trasa przelotowa. Mówić, ale my tu mamy chmury i tu mamy chmury, nie? No właśnie, widzę, że się pojawiają chmurki, no. Szkoda trochę, że te lampy się tam świecą, ale zobaczcie, leci samolot, ja go mam. Tylko ciekawe, czy wy go... Czerwony. Widzowie, ciekawe, czy wy go widzicie. Powiem wam, że bardzo mała ta kamerka ma... Jasność. Może nie tyle jasność. Patrz, on będzie nad naszą trampoliną leciał. No właśnie za momencik będzie nad naszą klatką MMA. Ale my tu mamy, nad nami mamy chmury. No ja je widzę. To co, on zaraz w chmury wleci? Jeszcze nie, nie?
jeszcze. Słuchajcie, nad nami teraz jakby tak mu się zachciało zrzucić na przykład coś, to prosto do naszej trampolinki, ciach. Cześć panie pilocie, dziura w samolocie. Pomachaj, nie będzie nas widział, jak pomachaj. Ale teraz jest równo nade mną, widzicie? Nad moimi nóżkami. Tak. Ale przeleciał. Zobaczysz, widzisz, nie ma? Jest. Jeszcze trochę i zaraz jedzie w chmury, no. No i nie ma. Słuchajcie, nawet głos słyszę, jak on leci. I głos słychać całkiem z lewej, już go nie widać, wpadł chmury. Ale to jest trasa przelotowa, widzę, ze strony Wrocławia leciał. Ale czemu one lecą? Ale nam popsują. Słuchajcie, no boję się, że nam popsują imprezę, słuchajcie. Zepsują nam imprezę, bo tu już naprawdę naszły chmury. Zobacz, tu po prawej, nie? Jest nie. Jedna wielka chmura. No tak, tu już nie ma nic. Pytle było gwiazd, tam są 3-4. No. Mam cia! O, już samolot z chmur wyleciał tam, popatrz, z tyłu. Aha. Ale najgorzej, że patrzcie, a tam się błyska na tamtej stronie. Błyska się wszędzie? No. Słuchajcie, czyli zamiast oglądać piękne pestycydy, czy jak to się tam nazywa. A co to są pestycydy, mówiłaś, Pawluś? To jest coś... Nie pamiętam, naprawdę miałam to gdzieś na zajęciu. Ja to też gdzieś się uczyłem tego. Pozdrawiamy was, kochani, serdecznie. Ja już jestem trochę pomęczony. Zaraz wam odpalę kamerę i idę spać. Gutku, a jak twoje zmęczenie po obozie? A po obozie nie wiem, teraz ja już nie wiem. Ale odpocząłeś troszeczkę już? Troszeczkę. No, a teraz już musimy uciec trochę od tych basenów, bo te baseny to też jednak męcząca sprawa. My tam jesteśmy praktycznie codziennie, kochani. Tylko jak tutaj, no właśnie teraz już nie ma żadnej gwiazdy, bo zaciągnęły chmury. Kochani, jak przejdą te chmury, to włączamy kamerę i dalej szukamy pestycydów. Do zobaczenia. Nie pestycydów. No, latających komet. dobra, do zobaczenia.